Dzień dobry moi mili, dzisiaj czeka nas hardkorowy challenge, bo będziemy spróbować nie mówić wow. Według tytułu kompilacji to może być ciężkie. Czy tak będzie? To się okaże, jeżeli będziecie oglądać film do końca. Zostawcie lajka, jeżeli chcecie więcej filmów tego typu. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi. A my bez zbędnego przedłużania przechodzimy. I mamy póki co panią, która trzyma patelkę, robi naleśniki i pewnie zrobi jakiś niesamowity obrót naleśnikiem, jadąc rowerem jednocześnie. Zobaczmy. Ale slow-mo. No po prostu obróciła naleśnik. Wow! O nie, powiedziałem, nie miałem mówić, sorry. Okej, jest maszyna i ta maszyna zbiera kamienie. Okej, to jest mega satysfakcjonujące. Wiecie, jak macie wysypane takie kamyczki gdzieś tam w ogrodzie czy coś, to ta maszyna bez problemu wam to pozbiera. Ale ty, to jak schody w Harry Potterze, zajebiste! Wow! Ej, dobra, teraz nie powiedziałem celowo wow, powiedziałem przez przypadek wow. W sensie jakby nie miałem w planach mówić wow. W ogóle ściągnę te słuchawki, bo tu nic i tak nie słychać. W sensie jest jakaś muzyka w tle, a to będzie nasza muzyka w tle. Co? Co tu się wydarzyło? Kto na to wpadł w ogóle? Ale zobaczcie, jak one są idealnie ścięte, te klapki, żeby one idealnie na siebie nachodziły. Jeżeli masz wąską stopę, a długą stopę, to jest jakiś patent, nie? Swego typu. Działa, działa. O, mamy tutaj panią Nurek i co pan... Wypuściła bąbelkę i to takiego idealnego. Pa, to i ona przez niego przepłynie? No nie gadaj. Wow. Znowu powiedziałem wow. Ej, dobra, ta kompilacja jest super. Podoba mnie się. Ale satysfakcjonujące. O kurde. Nie mam pojęcia, co tu się tworzy, ale wygląda to giga. Ładny fest. Wow. Ale skok to był, tego się nie spodziewałem, ten obrót sam był taki, wiecie, taki na zasadzie kurde, fajnie to wygląda. Ale jak zobaczyłem ten skok, to... No? O! Odmalowywanie krawężnika. No, malowanie pasów w ogóle. Na żywo kilka razy zdarzyło mi się widzieć. Fajnie to wygląda, też jest strasznie satysfakcjonujące. Oni mają taką precyzję w ręce. I idealnie to zawsze zakończają i idealnie to robią. O! A tu klapki na wymiar, proszę bardzo. Ej, ale to fajne, bo masz je idealnie dopasowane do stopy dzięki temu. Co jest? To są schody ruchome? To są normalnie schody, ale patrzcie jakie fajne schody! Schody ruchome na stromym szczycie. Ale fajnie to wygląda! Zajebista rzecz! Lustro. Oj, to było lustro z LEDem w środku. Ej, patrzcie to! Ale zajebiste! Gość właśnie nakłada chyba szybę na lustro, dzięki czemu jest ten LED w środku, tak fajnie się odbija. Robi ten taki infinity look. Że to lustro jest takie szerokie i głębokie. No piec, z tym paskiem LEDowym w ogóle bajer. Ale idealnie zrywana kora. Pamiętam jak kiedyś za dzieciaka się okorowywało patyki, żeby ten, żeby mieć miecze jakieś czy coś. Tak ładnie to nie wychodziło, ale kozacki efekt. Zajebiste. Widzowie, ten filmik jest naprawdę mocny, podoba mnie się. Podoba mnie się ta kompilacja. Dobra, gość otwiera paczkę. A i wyciąga karton zamiast ten. Ale sprytne i masz ułożone dzięki temu na półce. Oho, stali widzowie wiedzą. Kocham, golenie krzaków. Sprawdźmy, co on z tego zrobi. Nie! To tak to się robi! Ale zajebiste, wow! Znaczy no średnio może mu to wyszło, nie wyszło mu to idealnie. Ale tak to się robi! Taką maszynę właśnie specjalną do tego. Bo czasem widziałem krzaki właśnie tak obcięte i się zastanawiałem. A teraz już wiem. Fajnie, 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 podoba mnie się. To jest narożnik ściany chyba, nie? Tak, to jest szpachla na narożniku ściany. I masz maszynę, która to ładnie rozprowadza. Fajnie, nie musisz się męczyć ręcznie. Spokojny nalazek i satysfakcjonujący. O, no i tak, to jest to. Zobaczcie, te ruchy są tak precyzyjne, że oni nie wchodzą poza te linie jakoś. Ja nie wiem, ja bym 7 razy już za linię wyszedł. A oni, proszę bardzo. Ej, jest maszyna do czyszczenia tych kratek w ogóle? Znaczy, no musi być, no bo faktycznie w te kratki wpadają liście, nie? Ale... W życiu bym się o tym nie pomyślał, nie? Że jest maszyna, która podnosi kratkę, czyści liście i kanalizacja jest czysta w kilka sekund. O tak, kolejny żywopłot. Jak oni to obetną u góry? Mają tak wysokie patyki? Mają. A okej, drabinę biorą. No i klasa. Jest piękny żywopłot. O kurde, ale zalało. On robi wir i co? I chcesz mi powiedzieć, że to wciągnie? Że tam była kratka i on to dzięki temu, że on tylko pomachał ręką, to wciągnie całą tą wodę? No nie gadaj. Nie dowiemy się niestety. Wydaje się mało realne, ale wyglądało na prawdziwe. O, też okorowywane jest drzewo? Okorowywane jest, ale jest całe w ogóle mielone na wiór. Okej, to była taka maszyna, która mieli to na wiór, ale zajebisty sprzęt też. Fajnie to wygląda.
Co to jest? To jest jakaś szyba jakiegoś budynku. O! A, i to są te takie ściemniacze do szyb. Czyli takie, co robią ci mgiełkę. Jakbym mieszkał w jakimś takim apartamentowcu, w którym wszystkie ściany są przeszklone, to bym coś takiego zrobił. Chociaż pewnie to kosztuje krocie, to może nie. A tego gościa już widzieliśmy, że idealnie ściągnął wymiar. Patrzcie to, dał mu wymiar, ten ciachnie. Chociaż nie wiem, czy sobie tam prędzej kreski jakieś nie zrobili, bo to faktycznie jest bez cięcia, ale wydaje mi się, że mogli sobie jakąś kreskę tam prędzej zrobić. Zobaczcie, ta deska będzie idealnie rzekomo pasować. Jak ulał. Ale wydaje mi się, że tak szczerze, że oni po prostu mieli już tam linię narysowaną i nagrali to po prostu bez cięcia, żeby wyglądało legitnie. Ten wynalazek to powinien być must have do każdego zlewu, jakoś ładnie skomponowany, bo to wygląda trochę tandetnie, nie? Szczególnie wiecie, masz jakąś modernę, ładną kuchnię powiedzmy i tak dalej i masz takie coś kurde przy zlewie, a powinni to jakoś ładnie zrobić, ładnie z blatem skomponować czy coś, bo mycie szklanek głębokich albo właśnie jakichś słoików, butelek, to jest taka męczarnia, a tu proszę bardzo. Pyk i to ci umyło ładnie butelkę. Coś takiego powinno być w każdym domu. Czy on właśnie pływa z orką? Ona? Tak. O kurde. Weź takie stworzenie naucz, nie? Niesamowite. Tarcza. A, zegar. Myślałem, że ma jakąś tarczę, że coś będzie w niego strzelać. A co chłop zegarek przykleił? Ej, ale zajebisty strój! Czajcie, zakładasz coś takiego, to takie rzeczy powinny być znormalizowane. Bo jak założysz coś takiego i pójdziesz na ulicę, to każdy będzie na ciebie patrzył jak na debila. A to powinno być znormalizowane. Idziesz i siadasz wszędzie. Gdzie chcesz, siadasz. I masz wywalone, no złoto. Fajne, gdybym był politykiem, to bym oficjalnie zalegalizował takie rzeczy, coś zalegalizował, to jest legalne. Ale bym wprowadził do prawa zakaz śmiania się z ludzi z takich rzeczy. Że dostajesz mandat, jak śmiejesz się z kogoś. I jako polityk bym w tym chodził, żeby pokazać ludziom, że to jest normalne. No, kurde blaszka. Fajne, fajna rzecz. Jak on skacze wysoko na tym! Co jest? I przeskoczy. Jeszcze trika zrobi. I on spadnie na materac tako? Pan się odbił dalej. Też na tym skakałem kiedyś. Fajnie było. Okej, mamy dach. I zapchaną rurę, w sensie zapchaną tą. Wow, a wyleciało. Jak poszła woda. Jak to się nazywa? Rynne, o rynne, właśnie, brakowało mi tego słowa. Ale brudu tam było. Musiała fest długo stać ta woda tam. To są właśnie problemy, których najbardziej się obawiam, przeprowadzając się do domu, nie? Mieszkasz w bloku, mieszkanie jest bezobsługowe tak naprawdę, no bo w środku ci się coś popsuje, okej, ale nie martwisz się elewacją, nie martwisz się kurde jakimiś właśnie rurami, jakimiś innymi rzeczami. No bo masz wspólnotę mieszkaniową i jakby jest na to oczywiście remontówka i oni to robią, jak się coś wydarzy. A w domu musisz robić to wszystko sam. To jest coś, co mnie najbardziej przeraża przed przeprowadzką do domu, która czeka nas już niedługo. O! A co to takie? O, co to jest za owoc, widzowie? Co to jest w ogóle? Dajcie znać w komentarzu, co to jest za owoc. Pierwszy raz w życiu coś takiego widzę. Odkraja dupkę i teraz wkłada coś takiego i naciska to, a i to rozpoławia. Ej, serio, nie wiem, co to jest. I w środku jest jakaś pestka, ta? Chyba ta. O kurde. Ale patent! I patrzcie, i na końcu mają opony, żeby nie pękło. No bo to są cholernie ciężkie rzeczy, to widać, że to jest betonowy jakiś blok rury. Mają oponki, mają ten i rozkminili patent, żeby to zrobić, żeby to sobie ściągnąć. Fajnie, mądrzy goście. Grunt to mieć tutaj, a nie tutaj. Ej, ale kozackie! Zawsze te baseny mają takie felerne, te takie plandeki, które musisz rozwijać ręcznie. A tutaj proszę bardzo, masz dach, masz basen w zadaszeniu? I ściągasz sobie to zadaszenie na dół i masz basen zakryty. Jakbym kiedyś robił basen, to bym właśnie wykorzystał taki patent. To bym właśnie wykorzystał taki patent. Zajebista rzecz. O, on będzie to ściągał? Zawsze mnie ciekawiło, jak to wymieniają i teraz już widzę. Ale zajebiste. Wygląda jakbyś, kurde, jakąś zabawkę miał, nie? Jakbyś resoraka tak... Jakbyś w jakimś resoraku to wymieniał. A jest do tego specjalny podnośnik i to robi. Co jest? Ale to zniknęło. Ale to znika! I co to daje? Nie wiem, co to dawało, ale niesamowicie znikało na skórze. Rybka i krawężnik. Ale przeskoczyła! Tego się nie spodziewałem. Aha. Ej, to są cegły z tym, ze sznurem, ale to fajnie wygląda. W ogóle jestem fanem cegły. U mnie w domu, jak ja bym sam robił dom bez Oli, w każdym pokoju prawie na ścianie byłyby właśnie cegły, klinkier tak zwany. A no niestety Ola nie lubi i to jest kompromis związku właśnie, widzowie. Ja uwielbiam cegłę. O, ale fajna łopata do kopania wąskich rowów. Na jakieś kable czy coś. Co jest? Jakiś korzeń. No dobra, i tym pięknym, korzennym akcentem będziemy kończyć ten film. Subskrybujcie kanał, zostawcie lajka, jeżeli chcecie więcej. Widzimy się już niebawem, pa pa. Cześć.